Jesteśmy nadal na gali Babylon MMA 6 w Raszynie, a ze mną Piotr Kacurak, któremu udało się wygrać z Filipem Lamparskim w swoim zawodowym debiucie podczas walk. Debiut udany, na całe szczęście, gratuluję. Dużo prób, intensywnych prób, poddania, prawda? Szczególnie duszenia zza pleców. Nie siadło i wiele razy nie siadło, ale ostatecznie dopiąłeś swego. Witam wszystkich. No tak, Filip naprawdę mocny zawodnik, nie spodziewałem się, że aż tak, bo tak naprawdę, gdzie zakładałem dźwignię skrętną na nogę, myślałem tam, że kurde, ostrzeliła mu noga, coś z tego będzie, a Filip dalej się kręcił, próbował wstawać, tam próbował ze mną nawiązywać walkę w parterze, no naprawdę, mocny zawodnik. No właśnie, charakter tej walki to był tak naprawdę dużo kolanki, taki bardzo grapplingowy był charakter tej walki. Czy cieszysz się z takiego przebiegu jej? Tak, no na pewno się cieszę z wykonania moich zapasów, bo to zawsze nie wyglądało tak do końca, gdzieś tam szukałem, a tutaj jednak jak już szedłem sobie po próby obalenia, to wychodziło mi to. No i w parterze uwielbiam się kulać, więc dla mnie to sama przyjemność to robić. Rozumiem, a czy towarzyszył Tobie jakiś silniejszy stres związany z tym, że to zawodowy debiut? Było gdzieś tam z tyłu głowy, czy jak to potrwa 3 rundy, czy ja to wytrzymam tlenowo, czy będę przygotowany, ale jednak wychodząc do 3 rundy myślę sobie, naprawdę jest dobrze. Nieraz w tych amatorskich walkach, gdzie miałem 3 rundy po 3 minuty, czułem się gorzej w tej 3 rundzie niż wychodząc do tej 3-5, no to naprawdę super było. Jaki aspekt swojego przygotowania uważasz, do tej konkretnej walki uważasz za najlepszy? Co najbardziej poprawiłeś względem swoich poprzednich startów? Chciałbym powiedzieć, że stójka, ale było jej tak mało, tak cały czas się czułem niepewny w niej, że no i bardziej jestem ucieszony z zapasów, bo jiu-jitsu, jestem z tego znany, że tam, że jiu-jitsu po prostu to robię od dawna i że jestem w tym dobry. No z zapasów, ale ogólnie z całych przygotowań jestem zadowolony. Z tego jak podszedłem do mojego całego teamu, jak podszedłem z szacunkiem do tego, co dla mnie robią. Załatwili mi naprawdę dużo spraw, mogłem się skupić na 2 treningach dziennie, przyjeżdżać, tylko zależało ode mnie, czy mam chęci. I myślę, że tutaj dzisiejszy sukces pokazał, że podziękowałem jak najbardziej za to. Współpraca z organizacją Babylon MMA jest związana jakoś na dłużej? Tak, podpisaliśmy kontrakt na dłużej, na kilka walk. Już tam gadałem chwilę z Tomaszem Babilońskim. 26 stycznia bodajże wchodzę znowu do klatki. O, to całkiem szybko, czyli żadnych urazów po tej walce raczej nie ma. Dokładnie, lekkie tam jakieś obcierki na kolanach i tyle, więc wchodzę. Od poniedziałku wracam, robię dalej. Rozumiem. Jeszcze raz gratuluję tego udanego zawodowego debiutu i powodzenia w styczniu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.